Dzień 36. Kościół. Grecki wyraz używany w Nowym Testamencie na określenie Kościoła to eklezja. Oznacza on wezwanych, powołanych. Gdy ludzie przyjmują dane im przez Ducha Świętego przekonanie o tym, aby przyjąć Chrystusa jako swojego Zbawiciela, to stają się częścią eklezja, czyli grupy wezwanych. Studiując Nowy Testament, odkrywamy dwie bardzo ważne cechy Kościoła. Ci, którzy są wezwani, są powołani do tego, aby wierzyć w nauki biblijne. Apostoł Paweł opisuje Kościół w następujący sposób. Gdy jednak przyjście moje się odwlekło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. 1 do Tymoteusza 3:15. Apostoł nazywa Kościół filarem i podwaliną prawdy. Wezwani mają wierzyć prawdą Słowa Bożego, żyć zgodnie z nimi i nauczać ich. W pierwszym liście Jana przedstawiona jest druga ważna cecha Kościoła. Co widzieliśmy i co słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. 1 Jana 1:3. Ta druga istotna cecha Kościoła nazwana jest w Nowym Testamencie wspólnotą, społecznością. W swoim podstawowym znaczeniu społeczność ma pewno nie jest nowym pojęciem. Faktycznie w pewnym sensie mamy społeczność, gdy jesteśmy na sobotnim nabożeństwie lub gdy uczestniczymy w spotkaniu towarzyskim organizowanym w kościele. Jednak nowotestamentowe pojęcie społeczność jest o wiele szersze niż uważa większość chrześcijan. Grecki wyraz tłumaczony jako społeczność to koinonia. Rzeczownikowa forma tego terminu oznacza mieć swój udział w czymś, uczestniczyć w czymś albo być aktywnie zaangażowanym w coś. Czasownikowa forma tego wyrazu oznacza przekazywać, rozdawać, udzielać. Dlatego trwanie w społeczności to zdecydowanie coś więcej niż wspólne uczestniczenie w sobotnim nabożeństwie lub wspólna zabawa podczas spotkania towarzyskiego. Nowotestamentowe znaczenie społeczności sięga daleko głębiej. W gruncie rzeczy oznacza służenie sobie nawzajem. Nie ogranicza się więc tylko do powierzchownej znajomości czy wymiany serdecznych pozdrowień w sobotni poranek. Wspólnota to dzielenie z innymi nadziei, marzeń, zmagań i bólu oraz pozwolenie Bogu, aby użył nas w służbie dla siebie nawzajem. Zgodnie z Nowym Testamentem wspólnota zborowa to zgromadzenie jednostek powołanych przez Boga ze świata, tworzących społeczność opartą na wspólnych wierzeniach biblijnych, której członkowie aktywnie komunikują się, współdziałają i służą sobie nawzajem. Jeśli chrześcijanie nie pozostają ze sobą w takiej relacji, to bardzo odbiegają od Bożych standardów dotyczących istoty i przeznaczenia Jego Kościoła. Możemy przestrzegać soboty i uczęszczać do Kościoła, ale jeżeli nie przeżywamy autentycznej chrześcijańskiej społeczności, to tak naprawdę nie doświadczamy wspólnoty i nie rozumiemy, czym powinien być Boży Kościół w pełnym tego słowa znaczeniu. Do osobistych rozmyślań i dyskusji. Co w Nowym Testamencie oznacza wyraz Kościół? Jakie dwie cechy Kościoła chrześcijańskiego znajdujemy w Nowym Testamencie? Co oznacza pozostawianie w społeczności,
koinoni ze sobą? Czy przeżywasz społeczność z innymi chrześcijanami? Jeżeli tak, to czego doświadczyłeś w tego rodzaju wspólnocie? Jeżeli nie, to czy chciałbyś należeć do takiej społeczności? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do twojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się o to, aby Bóg dalej chrzcił was swoim Duchem Świętym, o to, aby Bóg ożywił was i swój Kościół, o to, aby Bóg błogosławił twoje wysiłki przyłączania się do grupy wspólnotowej lub błogosławił grupę, do której już należysz. O osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie braknie tym, którzy się Go boją. Spraw, abyśmy mieli w sercach bojaźń Bożą i szczerze czcili Twoje imię. Uwolnij nas od rzeczy, które uniemożliwiają nam przeżywanie doświadczeń koniecznych do naszego duchowego wzrostu. Pomóż nam znaleźć prawdziwą wspólnotę z innymi wierzącymi. Dziękuję.